A więc jedziemy dalej. Zgodnie z instrukcją, dwa dyfry z linki zostały wymienione. Amortyzatory są przygotowane. Teraz montujemy linki. A więc tak, żeby się nie piznąć, według zdjęcia sobie polecimy. W ten sposób. Ale moment, przecież to jest kurde. No jak to jest? Przecież tył. Halo. Ale jaje. Coś mi tu nie pasuje. Dobra. A więc tą linkę trzeba zamontować w ten sposób. Drugą linkę trzeba zamknąć, bo tutaj coś, ta jest prosta, to też jest prosta. Okej, czyli idziemy, to jest M30 na 30 mm. Szukamy sobie teraz M30 na 30 mm. To jest 28. Oznaczenie mniej więcej, czy jest 3,2 3,4,2. Ok, te dwie linki mamy. Plus amortyzator. A tutaj do tego ma być jaki? Śrubicą? 3 na 27, no to czyli to było to. Nie za mocno, bo oczywiście kwint jest w plastiku. Jeszcze nie popatrzałem, ale istotne jest, żeby ten płaski, że tak powiem, snap. Tak, płaski ma być po zewnętrznej. No dobra, teoretycznie mamy to. To był tył i teraz przód. Tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba było tego odkręcać, dlatego teraz będzie problem ze złożeniem śrub. Ale zobaczymy, co pozostało. Tutaj ma być 3 na 15. Ten króciutki. Ok, tak więc tutaj montujemy ten, tak, od strony linki. Ale w którą stronę teraz? To jest najlepszy. Co się ma tu? No kurde, brakuje. O ile dobrze kojarzę. No, to jest to, dokładnie. No to jest jazda. Tak, no linka do serwa, no, musi być ta sama, bo jest przedłużenie serwa. Dobra. 3 na 16. Linka jest ta sama, oryginalna. M3 na 15. No i mamy. M3 na 27, a więc jedna śrubka i jest druga śrubka. M3 na 27. Amortyzator, no tak. Teraz momentem, jest ta linka tutaj, tak, wzięta. Linka jest right front, a right front miał być left front. Aha. Czyli ten krótszy ma być tutaj, right front. Płaskim na zewnątrz oczywiście, przypominam, według rysunku instrukcji. Instrukcję będziecie mieli dostępną w opisie, w formie PDF-u. Tą oryginalną, która jest tutaj na stole. Wiem, że może zaszczyt was nie kopną, ale informacje będą dostępne. No i teraz
amortyzator ten dłuższy, płaska na zewnątrz. Tak to wygląda. Teraz na pewno to będzie linka tak zamontowane, plus jeszcze ta mała. Taki trik, teoretycznie jakbyście tak coś w przyszłości robili, to warto sobie zostawić te śruby, które żeście odkręcili w obudowie, wtedy nie trzeba będzie ich szukać, nie? Wiedziałem, że to błąd popełniłem w tym, no ale... A więc domyślając się, myślę, że ta śrubka tutaj wystarczy. Są dwie tylko dłuższe, także... tą śrubkę tutaj, aczkolwiek spodziewam się, że po prostu będzie... może być inna, nie że będzie, ale może być inna. Nie jest potrzebne, trzeba było po prostu jedną stronę tylko sobie odkręcić tą i... taki trik na przyszłość, jakbyście to robili. No i tutaj pewnie będzie krótszy. A więc... zgadza się. Okej. Okay.